Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Family Graj w Farmer's Father w drugim odcineczku. Siemaneczko. Kontynuujemy tutaj swoją przygodę, swoją ucieczkę przed wojną, czy jak to nazwać. Zobaczmy w dzienniku, co muszę zrobić. Opał i materiały to mamy, bo wszystko jest zamarznięte. Znajdź skrzynię, psy mają bardzo dobry węch. Ciekawe, czy kołtun... Jaki kołtun? To jest ochłap. Będzie w stanie znaleźć dla mnie coś przydatnego. To jest ochłap, nie kołtun. Moi drodzy, nie ten. Nie wiem, jak przyjęliście pierwszy odcinek, gdyż ten nagrywam tego samego dnia, co poprzedni, zanim jeszcze został w ogóle wrzucony jakikolwiek na serwer. Jak tu z tym psem pogadać, żebym mu nie zrobił krzywdy? Szukaj. Dobra, i szuka. Zobaczmy, dokąd mnie doprowadzi. Łopatę mam, zabrałem, to pamiętam z poprzedniego. To muszę wziąć. Okej, okay, jest jakiś dół jakby. Tu pewnie trzeba kopać. Pewnie tak. No coś tam jest. Otwórz. Czerwone jabłuszka, sztuk 7. Mamy to. Cięty owiec, bardzo lubiany przez konie, ale i kury chętnie go zajadają. Każdy handlarz zwierzętami chętnie go kupi. Dobra, bierzemy. I patrzcie, 5 bochenków chleba. Jak super, na pewno małżonka się ucieszy z chlebka, a i malec będzie zadowolony. Dobrze, co my tu mamy dalej? Zdobądź pierwsze ważne rzeczy. No to ja to cały czas mam zdobywać opał, za mało go mam, czy... Czy o co chodzi? No nie ma problemu, wyrąbię na przykład tu jeszcze drzewo. Pyk. To mi się wydaje, że dużo tego opału mam, ale no niech będzie. Dwa drzewa jeszcze zrąbię. Na początek. O, o. Kij, czort, ono zniknęło, widzieliście to? Ale za to mam tutaj dużo... patyków, chrustu na opał. To prawda, przez ten śnieg na pewno to będzie trzeba wysuszyć. Ale tak jest spoko. Patrzcie, nie każdy da się podnieść. Niech... Pieseczku mój kochany. To się turla. Mogłoby się przestać turlać. Stój, nie turlaj się. Dobra. Piesał, odsuń się, nie chciałbym ciebie siekierką przez główkę pasnąć. O chłapku mój. Dobra. I hop, na 4 razy idzie. A ja mam w sumie trochę drewna przy sobie, więc mógłbym sobie to pójść na pieniek przerąbać, nie? Zrobię ten jeszcze. Ej, piesełku! Bo ci się krzywda stanie przez przypadek. Dlatego nie chcemy. Masz wyrosnąć na pięknego owczarka niemieckiego. Dobra. A ten sobie bym spróbował, słuchajcie, jeszcze na deski. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Jak żona? Żona, okej, okay, nie jest głodna, więc dzieciak też jest okej. Okay. Mój mały, on ma chyba Kazimierz na imię z tego, wyciążony jestem, z tego co kojarzę z Farmer's Life, w który jeszcze nie grałem, jak wam ostatnio wspominałem, ale kojarzę, że był Kazimierz. Kazimierz, bardzo mi się to podoba, mój dziadek był Kazimierz. Także powiedzmy, że osobiście to nawet traktuję. Postaram się wczuć tutaj w rolę tego ojca, jakieś imię mu damy, jeszcze nie wiem jakie, Stefan, czy nie wiem, jakieś wymyślimy. Dla mnie, tutaj, dla mojego bohatera, dla mojej postaci. Natomiast... Tu mam siekierkę. Natomiast... no będę chciał, wiecie, się dosyć mocno wczuć tu w rolę ojca. Muszę zadbać tu o rodzinę. Kolejny. Ale stynka przy tym? Ja nie wiem, co, nie powiem, co robił.
O, spadnie. Widziałem. I on jest wtedy jako zmarnowany traktowany, czy jak to jest? Nie wiadomo. Trochę tego mam do porąbania, że chwilka się zejdzie. Ja mam nadzieję, że będzie wam się podobała seryjka z tego. I mam nadzieję, że uda mi się przetrwać, że nie zginę. Oj, trzeci pieniądz zmarnowałem. Mam nadzieję, że on nie idzie na zmarnowanie, ale może i on idzie faktycznie całkowicie na zmarnowanie, nie, że wraca do ekwipunku. To by było nieprzyjemne, ale to mogliby wtedy wrzucić, że minus tam 4, nie? No bo to w zasadzie 4 tracimy. Albo minus 1 jako taki duży. Ale kobicie przyniosę do chaty, tego opału będzie jej cieplutko. Się z młodym będą grzać, dobrze. Ciekawe, czy herbata z prądem już wypita. Ale co to? Ja widzę, że ja się robię powoli głodny. Na dole jest chyba też energia. Ja się robię głodny i mało tego, że ja się robię głodny, to się robię spragniony. To coś z ekwipunku mógłbym sobie to jabłko jakoś zjeść. Ożyj, ile to mi da? Mi tu dało. Tu byśmy się napili wody. Dobra. Bo chleb to zostawię swojej rodzinie. Ja sobie poradzę na jabłku i wodzie. To jest ptak? To jest ptak. Zabiłem ptaka. Przez bug gry. Okej. Okay. Dobra, szybko już się tego pozbyć, bo się przeciążyłem okrutnie. Może bym coś ugotował żonie jeszcze. Mało tej szynki jej wrzuciłem. Deski też na razie skitrał. To mi to wszystko przy sobie nosić. Kochana, popatrz. O, jeszcze nie wypiłem tej herbatki. 5 bochenków chleba mam dla was. Owsa raczej nie zjesz, więc schowam. Jabłuszka. Tobie bym, słuchaj, może zabrał. 2, 4 ci odłożę. Gałązki na opał. Pyk. I dobra, resztę to już potrzebuję. Są tu jakieś puste butelki? Nie widzę nic. Antybiotyki, mało antybiotyków. Dobra. Dalej, palimy, gotujemy. To jest. Nie rozumiem, o co chodzi z tymi godzinami. Tu musi być coś popsute. Dobra, a jak tutaj wrzucić ten opał dalej? Wrzuć wodę tutaj. Bardzo bym chciał. Ale nie wiem, jak to zrobić tu. Dobra, nieważne. Teraz tak, przygotujmy coś na fajerce. Cóż ja mogę zrobić? Jajka nie mogę, rosołu nie mogę, bo nie mam słoika. Szynkę mogę ugotować, mogę, palenisko musi być rozpalone, mięso z ryby, masło. Mam jedno masło, ale czy ja chcę je zużyć już? Smażone mięso, zacier malinowy, groch z kapustą, jajecznica, parzona kawa, rozgrzewająca herbatka. Smażę im tą rybę. Dalej, tutaj. Szynki mogę gotować, smażyć mięso mogę. Tutaj. O, nie mam już na szynkę. Mogę smażone mięso jeszcze raz zrobić, dobra. A na zimno. Chleb pokrojony w kromki. Masło. Szynka pokrojona w plastry, gotowana, okej, to jest spoko. Filety z belugi, filety ze szczupaka, filety skarpia, leszcza, miętusa, okonia, suma, sandacza i kanapka. Plaster szynki, kromka chleba. Słuchajcie, ja zrobię im tak, szynkę w plastry. To się szybko zrobi i jak się zrobi, to ogarnę im też tutaj tego chlebka pokrojonego. Tylko mnie tak naprawdę interesuje, jak to działa, słuchajcie, tym całym opałem. No mam ten opał tu w skrzyni. 132 opału mam. Załóżmy, że sobie zabiorę część. Jak to tutaj zadziała? Bez kitu, totalnie tego. Jak je zniszcz?
Użyj upuść. Potwierdź. No i on mi wtedy to wyrzuca. Także to nie. Ja tutaj... Ja ewidentnie robię coś źle. Nie wiem tylko co. Nie wiem tylko co. Ale dobra, wrzucę ten opał tu z powrotem w takim razie. Jakoś do tego z czasem, mam nadzieję, dojdę. Jak tu jest? Smażona ryba, spaliłem rybę. Matuleńko. Dobra, pokrój im jeszcze jedną. Mięsko gotowane. Czy to się później psuje? Jak myślicie? Smażone mięso. Póki gotowane już nie mogę, ale mogę cały czas smażyć mięso. Gotuj. Masz mięso. No ja mam tyle masła, że ja mogę tyle ten. Mąka pokrojona w plastry, gotowe, przygotuj. Chleb pokrojony w kromki. No tak, bo to raz, dwa lecą te minuty. Ja się tam poszedłem bawić i poszło. Trudno, no rybę spaliłem. Pierwsze błędy kucharza, wiecie no. Człowiek uczy się na błędach. Dalej, jeszcze im pokroimy chlebek. Jeden. 10 kromeczek. Patrzcie, trochę suchawa, ale wygląda na zjadliwą. No i elegancko. I cóż nam więcej potrzeba do szczęścia. Dobra, zdejmij. I jeszcze im pokroję tą szyneczkę. Pyk. Plasterków szynki będzie całkiem sporo. Dobrze, dobrze. Nie wiem tylko co z wodą. Jak ja wypiję... A tu mam tu pustą butelkę. Czyli ona jeszcze nie piła prawdopodobnie. Dobra, to jeszcze by trzeba było chlebka, żeby było tyle chleba, co i szynki. Smażone mięso, tu zaraz będę miał gotowe. Pyk. Zdjęte. Mam jedno, czyli co, tam już mam przepełnione, czy o co chodzi? Zobaczymy. Tutaj jeszcze te dwa niech się robią, a ja idę, zobaczę do kuferka. Ej. Ej, gdzie jest moje poprzednie mięso i wszystko? Już tu nie rozumiem ewidentnie. Coś tu popsułem. Ach. Dobra, damy im tą sztukę mięsa smażonego. Ja na tych jabłkach sobie poradzę. Masz tu jakieś puste butelki po wodzie? To jest wódka, no to niekoniecznie. Mam jakąś cebulę, widzę. Mam nadzieję, że to nie ma jakiejś daty przydatności do spożycia, bo wtedy może być słabo ze mną. Ewentualnie sobie bym zabrał... Nie, na jabłkach sobie dam radę. Chyba, że zjem teraz na szybkości chlebek. Tu nie mogę sobie pewnie pokroić, nie. No tu jeszcze 6-7, wiem, chwilę to trwa, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę. I dawaj mi od razu, słuchaj, jeszcze... A, nie ma... Marczkawki dostałem, nie mam już szynki, żeby sobie pokroić. To nic, suchy chleb sobie zabiorę ze sobą. Nawet go zjem od razu, słuchajcie. Pożyj. Tam daję. Dobra. Gitarka. Dej mi. No i teraz mam dwa smażone mięsa. A te, co wcześniej zdjąłem? Co się z nimi stało? Nie wiem. Dobra, nic. Żono moja ukochana. Zdobyć opał i materiały. Mam nadzieję, że gładko to pójdzie, bo wszystko jest zamarznięte. Ale ja już przecież mam opał i materiały. Co ona chce więcej? Jakie materiały? Bo ptaka się nie da w żaden sposób zebrać. Nie wiem też, jak tu się buduje, powiem wam szczerze. Piękny zachód słońca. Chyba, że pójdziemy już spać. Która to jest godzina? 18, dochodzi trochę wcześniej. Nie. No łopatę mam w ekwipunku. Patrzcie, pojawiła się tu kolejna łopata. Gdzie jest mój pieseł? Pieseł się pewnie w domu zamknął. Dawaj, ochłap. Chodź. Ochłap. Prowadź. Ochłap. Przestań prowadzić. Nie. Szukaj. Kasz.
Masz trop? Dawaj. O, chłop. A karm jeszcze nie głodny, no? Szukaj. No chodź tu do mnie, chodź, bo tu się widzę zbagowało troszkę. Teraz będziesz szukał. Będziesz. Trochę to głupie, że to pod jednym przyciskiem jest jedno i drugie. Patrzcie, ile patyków mogę sobie. Nie mogę sobie pozbierać po drodze. Bo nie wiem czemu. Jest za pieskiem, muszę lecieć. Poszedł! Tu coś jest? Nie. No i co? Później trafił do domu. Jest coś. Dobry piesek. Ja pod iszuk dałem, próbuję wejść do ekwipunku. Dobra psinka. Dobra, kopamy. Patrzcie. 5 bochnów chleba. Jakiś antybiotyk? Antybiotyki, cudnie. Zacier jabłkowy, pyk i 2 butelki wódki. Ej, czemu przerwałeś? Cudownie. Ja bym jeszcze chciał tego chrustu po drodze piesku nazbierać. Da się? Czy się nie da się? To nieco leży. O, dopiero teraz mi zaliczyło. Zdobądź gałęzie, zdobądź pierwsze ważne rzeczy. Ej, no o co chodzi? Cały czas mam to zadanie? Nie rozumiem. Mam gałęzi od groma, bo tu chyba rąbałem, czy nie? Ten piesek jest irytujący jak w grach PTSD, bez kitu. Także ochłap będzie do niego pasował idealnie. U, ciemno się robi. Nie ma sensu, żebym teraz szedł polować, bo mam tego mięsa dosyć sporo. Mi się wydaje, że oni jeszcze mi głodować nie będą. Nie wiem tylko o co chodzi z tymi zapasami, że niby mam za mało. Przecież całkiem sporo tego nazbierałem wszystkiego. Połażę, pozbieram trochę chrustu jeszcze. I pójdę do tej chatki. Zobaczę, się prześpię. Zobaczę, co z tego wyniknie. A, czekaj, żebym ja dobrze poszedł. Gdzieś tu jest chyba obóz. Tak, tam będzie. Dobra, no jej tam widzę, jest ciepełko, jeść maco, więc... Jak przykładny, dobry ojciec położy się spać z rodzinką dosyć wcześnie. Tylko źle polazłem. Siupi! Nie, da się podskakiwać, dobra. A o chłop gdzie? Nie wiem. To spędzi noc na dworze, trudno. Nie będę czekał na niego, nie wiadomo ile. Czy ja mogę z małżonką coś pogadać? Pogadamy. Naszemu maluszkowi jest zimno. Jak jest zimno? Jak jest mu zimno? O co to w ogóle chodzi? Ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, co ja robię nie tak? Mam tyle opału. Mam tyle chrustu. Teraz się pewnie nie... Nie, no ruszy się. Powoli, bo powoli. Ale się ruszy. A ja nie mogę tego, słuchajcie, opału. W żaden sposób. Do tego pieca dać. Weź tu zrozum. Człowieku. Dodało? Nie dodało. Darmowy opał od Matki Natury. Może też pomóc w budowaniu, ale to ciągłe schylanie się. Upuść, zniszczy. No nie, nie chcę ani upuścić, ani zniszczyć. Hmm.
Będę cały odcinek kminił i jak dać opał, nie? Teraz to odwaliłem. Fajnie się to zestakowało nawet. Ale cóż z tego, skoro ja dalej nie wiem, jak napalić w piecu. Dodaj opału, płonie. Wrzuć opał tutaj. Wrzuć wodę tutaj. No, część opału chyba zgubiłem. No i to się nie wrzuca, moi drodzy. To się nie wrzuca tak, jak miałoby się wrzucić. Ech, nie wiem, co z tym zrobić. Muszę pomyśleć. Ok, słuchajcie, zrobiłem sobie małe cięcie, żeby ogarnąć, co i jak działa. Szukałem w internecie, przyznam wam się bez bicia, jak to ogarnąć i nie znalazłem w internecie. W internecie, gdzie znalazłem, to ona sama dokładała, nie? Ale teraz odwaliłem. A to wszystko mi przeskoczyło do ekwipunku. Dobra, bo się przestraszyłem, bo zaliczyło mi zadania, wiecie kiedy? W momencie, jak otworzyłem tu i tu było FT, by użyć wszystkich sztuk wybranego przedmiotu i wszystko mi przerzuciło stąd do mojego ekwipunku. A to nie tak miało być, nie? Dobra, ja teraz to poprzerzucam. Mam nadzieję, że to wszystko będzie normalnie działało. Mam trochę jedzenia. Ja myślę, że ona spokojnie antybiotyków mam od groma, słuchajcie. Zostawię jej pustą butelkę, to akurat zabiorę. Zostawię jej 3 butelki wody. Tą odejmij. Gorzołkę ci całą zostawię, kochanie. 3 jajeczka na twardo. Proszę bardzo. Zacier jabłkowy, proszę bardzo. To my tu dalej mamy strzelbę, zabieram, łopatę zabieram, drobiu ci zostawię. Marchewki 11 sztuk też ci zostawię tutaj. Herbata, soli ci zostawię również. Cebuli 8. A to pewnie jest masło, dobra. Cyk, grzybki. Także no powiem wam szczerze, że dziwnie to zadziałało. Nie wiem czemu to tak zadziałało dziwnie. Szkoda, że mi to zadziałało. Niepotrzebnie to kliknąłem poza nagraniem, bo nawet nie mieliście szansy zobaczyć, nie? Ale no trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Teraz tak. Tutaj większość. Bo teraz mi się zmieniło zadanie. Teraz powinno być inaczej. Ona powinna dokładać teraz opał, ale z tym opałem jest dalej, patrzcie. Dalej jest coś dziwnego. Chyba, że to chodzi o to, że o to już przeliczyło, że to ona będzie tyle dodawała. Że na tyle i tyle godzin mam opału, nie? Jest taka szansa. Dobra, mniejsza o to. Zbuduj kołyskę dla dziecka. Dzieciak nie może spać z nami i tak jest za mało miejsca, jest ryzyko, że może spać na podłogę albo ktoś go przygniecie przez sen. Wybuduję mu prowizoryczne łóżeczko, mam materiały, wiem jak to ma wyglądać, muszę się wziąć do roboty. To matka położy dzieciaka i trochę też odsapnie. Kołyska. Okej. Okay. Teraz jak się buduje? Wezmę młotek. Młoteczek, jest młoteczek. No i tyle. Pomoc. Budownictwo. Struktury możesz budować tylko kiedy tylko chcesz. Oczywiście nie licząc zadań, bo otworzyć panel budynku, po prostu naciśnij B na klawiaturze. Dziękuję. Dobra. B. Płotnie, inne, blokada, ul, ależ tu jest rzeczy, stół rzeźniczy trzeba iść zbudować, ławka, skrzynia, kołyska, proszę bardzo, my śpimy tu, a on nawet mi każe samo tutaj zbudować, dobra, teraz tak, przerwi, pyk, ale sprytnie, dobra, pierwsze koty za płoty. Struktury możesz budować, kiedy to już czytałem. Dobra, mamy kołyskę. Czy chcesz mi coś, Johna, powiedzieć? Zbuduj zagrodę dla zwierząt. To już na zewnątrz. Pogadamy? Chcę wrócić do domu na naszą farmę. O, kochanie, to musimy zaczekać, aż się wojna skończy. To nie będzie takie proste. Też bym chciał. Dobra. Szybki temat z budową zagrody. Prawda, nie wiem... Na co tę zagrodę miałbym
Aha, ona tu już jest przygotowana do budowy. Dobra. Zagroda, furtka, płot. Płot dla zwierząt. Ja to tak muszę, czy to samo mi się dostosuje jakoś? Okej, okay. Nie do końca mi się samo dostosuje. Wszystko będą płoty, a jeszcze gdzieś będę potrzebował furtkę. Nie ma potrzebnych materiałów. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, spokojnie, ja sobie z tym poradzę. Setnę drzewko. Co mi się ten piksik tu wziął? Momentami ta gra komplikuje pewne rzeczy, których komplikować nie powinna, ale to nic. Dawaj. A w ogóle powinienem ten stos, co tam leży, zebrać. Ale ja sobie utrudniłem deczko. Nic nowego, nie? Kto zagląda na mój kanał jakiegoś czasu, ten wie, że ja lubię sobie w grach utrudniać. Ale cieszę się, że tam to poszło. No coś, kurczę, widzicie? Coś ich nie zaprądziło, nie zadziałało. Musiałem wszystko ze skrzyni zabrać do ekwipunku, żeby zaskoczyło. A ja tak od razu, wiecie, z serca dla dziecka i dla żony do tej skrzyni. Ale nie, to tak nie mogło być. Dobra, ciebie od razu słuchaj na deseczki. Okej. Wolf uderzył. Poszło. I to też na deseczki. Mam nadzieję, że tamto mi się nie przeturla za daleko. A, dobra, zatrzymało się. Okej. Okay. Tych patyków też byłoby dobrze pozbierać, bo możliwe, że i patyki będą potrzebne. Piesełku! Ochłapku mój! Czy on parknął, czy mi się zdawało? Piszmy greży, nie przed żaden soldat i mnie tutaj... Nie zabił. Nie szlisen, nie szlisen, herr general. Ja mogę te patyczki, no mogę te patyczki podnieść, więc proszę podnosić. No tak, nie zawsze fajnie łapię triggerek, ale dobra, jak się kłócnie, to jest lepiej. Ej, zostawiam ślady w śniegu, fajnie. Ale stóp nie widzę. No, podnieś jeszcze te patyczki. Dobra, tego już nie podniesie. Dziwnie to łapie. Nieważne. Idziemy budować, słuchajcie. Idziemy budować. Pomuszę tak sobie. Młoteczek, pyk. O, to było wiadro. Wiadrem gwoździa nie przybijesz. Czy to jest wiadro? Klasyka. Chciałbym jedną bramę dla zwierząt zrobić. I ona jest tu wyznaczona, słuchajcie. Ona jest tu. Nie mogę wybrać. A już tu. Nie mam potrzebnych materiałów? To przepraszam, co jest na tę bramę? Potrzebne na początek... Jakieś gwoździe chyba, tak? O, to będzie słabo. Trzeba to gdzieś znaleźć. Ja niepotrzebnie się męczę z tym obracaniem, jak to się, słuchajcie. A jednak się samo nie stawia. Jak to teraz zburzyć? Piesek! Może pod tym jest kurz? Kurz. Okej, okay, dobra. Ogarnąłem. Płot dla zwierząt.
Czymże tak każdy się będzie obracał, a się okazało, że jednak nie. Teraz cóż, ja bym chciał to zamknąć. Nie, tak. To bym chciał zamknąć. Wziąć sobie znowu młoteczek do łapki. I pyk, pyk. Dobrze, no to pobuduję, moi drodzy. Ale co z furtką w takim razie? Desek by się parę przydało. Naprawdę już poszły deseczki? Okej, okay, no dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, no nie ma problemu. Już dorabiamy. Sobie drzewko zrąbiamy. Nie chciałbym całego tego lasu wokół siebie za szybko wyrąbać, żeby nie odsłonić się dla wroga, nie? Wiecie, o co chodzi. Bo już jest późna godzina, gdzie trzeba zaraz położyć spać. Energii jeszcze troszkę ma, ale nie za wiele. Na którą stronę leci? O, chłop, uciekaj! Uciekaj, piesku! Ale mi stracha napędził pies. Myślałem, że spadnie na niego. On w ostatniej chwili sobie zrobił krok w bok. Hardkorowy pies. Dobrze, to i huków się nie wystrzału nie będzie bał na wojnie. Bardzo przyjemna gra. Kurczę, Maryś, dziękuję ci za tą gierkę. No, mega fantastycznie się w niej bawię. Tak, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, pięć desek wychodzi, dobra. Dużo, niedużo. Będę miał 15 z takiego drzewka. No ta moja żonka, jej poziom głodu spada. Przecież ma tam tyle jedzenia w skrzyni włożone. Dobra, grunże mają ciepło i tam mają ciepło na godzin nie wiadomo czemu tak dużo. Nie wiem, o co to się w ogóle wydarzyło. I ktoś z was wiedział, o co chodzi z tym ogniem tutaj u mnie? Że ja mam na tysiąc ileś godzin opału. Bo ja nie wiem, skąd to się wzięło. Totalnie nie mam zielonego pojęcia. O co to chodzi? Dobra, tą zagrodę sobie skończę, ale co z tą bramką? Co z tą bramką? Dobra, dwie deseczki. Hop. Mam 15, więc powinienem móc sobie to zobaczyć. Tu jest kicha. Kicha, bo na starej farmie miałem krowę i świnie. Nie widziałem ich podczas ataku, więc jest duża szansa, że gdzieś uciekły. Jeśli żyją, to na pewno ich znajdę. Na wszelki wypadek wybuduję zagrodę, żebym miał gdzie ich trzymać. Tak, tylko że nie mogę wybudować zagrody, bo mi brakuje, słuchajcie, jakiegoś materiału. Następnie musisz ustawić położenie, orientację nowej konstrukcji. Opinii, że masz materiały potrzebne do rozpoczęcia procesu budowy, umieść strukturę gdziekolwiek chcesz. Należy jednak pamiętać, że w niektórych miejscach budynki mogą nie działać, jeśli mówimy o funkcjonalności, więc na przykład nie umieszczaj go w obozie jeńców lub miejscach pełnych żołnierzy wroga. Nie będzie to możliwe, a nawet trudne, więc nie próbuj, ponieważ tylko stracisz czas i cenne materiały. Aby całkowicie zbudować, musisz wyposażyć się w młotek. Jeśli go posiadasz, podejdź do konstrukcji i przystąp do jej rozbudowy. Oczywiście do wykończenia budowy potrzebne są wszystkie materiały. Pamiętaj, że tylko ukończone konstrukcje są w pełni funkcjonalne. Jeśli chcesz zniszczyć, to wiemy jak. Dobra. Czyli co? W następnym odcinku by trzeba było się wybrać w poszukiwaniu krówki. Zobaczcie, tutaj ten opał można wziąć. Pyk. Mam drugi raz łopatę. Troszkę jest to pobagowane, wydaje mi się, ale dobra, damy radę. No zagroda jest nieskończona, nie mogę skończyć, słuchajcie, nie mogę w ogóle zbudować bramy dla zwierząt, bo nie mam czterech elementów. Nie bardzo wiem, co to są za elementy w ogóle. No ale no, trudno. Idziemy do haciendy. Czas się przespać, mam nadzieję, że można. Dawaj, ochłap. Ochłap. Dawaj, dawaj, Morto. No nie będziesz całej nocy na dworze, no. No chodź. Chodź, psinka, chodź. Dobra, także moi drodzy, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobało. Żeście się nie wynudzili. Zerknijmy, jak to tu wygląda. No ja mam opał, mam deski.
Nie mam tych gwoździ, czy co to tam jest. Jest szynka, jest chleb. Macie co jeść. Są też bochenki chleba, masz pieczone mięso, kochana. Powinnaś sobie poradzić. Gdzie jest moja herbata z prądem? Została się jedna. Coś się tutaj dziwnego zadziało, porobiło i nie bardzo wiem co. Trudno. Damy radę. Prześpij się tu i teraz. Także hop. To można tak spać, a ja chcę spać tak. Normalnie. To nie da się? Da się. Śpi. Ha! I muszę sam sobie wybrać, kiedy pobudka. Staniemy sobie. Nie no, 8 godzin pośpi. Idź spać. Zobaczymy, co się wydarzy i ksiądz... Ojciec śni o żonie. Widzi ją trzymającą dziecko na rękach. Dziecko ciągle płacze, jest głodny. Shit! Muszę pewnie mieć dla niego mleko. Pogadamy? Dobrze, że mamy siebie nawzajem. Podaruj mleko. Szkoda, że nie masz tego przy sobie. Do widzenia. Dobra. Ogarnę ci jakoś to mleko. Ogarnę, ale na następnym odcinku. Także użyjemy wody. To i tu nic więcej już nie mam do spożycia. Wiem, przeciągam. Wiem, przeciągam. Boże, i mogę ze skrzyni zjeść. Dobra. Najem się w opór. No nie mam tego mleka. Trzeba ogarnąć mleko dla dziecka. Dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę wiem, trochę polamione, ale to normalne. Także trzymajcie się cieplutko. Na pewno cieplej niż ta rodzina tutaj w tej ziemiance. I do usłyszenia następnym razem. Hej!